Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać grę od wydawnictwa Bard. Jest to gra kościana pod tytułem Dice City, czyli kościane miasto, tłumacząc na język polski. Jak sama nazwa mówi, będziemy tutaj starali się budować własne miasto, które będzie dużo lepsze od innych graczy, więc zapraszam was do recenzji. Zobaczcie, jak wygląda ta gra na stole. No i za chwilę kilka słów na temat tej gry ode mnie. Zapraszam was na materiał. Dobrze, moi drodzy, przed wami gra Dice City. Postaram się wam pokrótce omówić, o co w tej grze chodzi. Gra dosyć dużo miejsca zajmie na stole, ponieważ sama planszetka gracza z lokacjami zajmuje sporo miejsca, więc jeżeli będziemy grali w pełnym składzie, no to troszeczkę tego stołu potrzeba, jak również stołu na rozłożenie kart. Spośród wszystkich kart lokacji należy oddzielić karty bandytów, których należy oddzielić na trzy różne poziomy siły, jak również statki handlowe. Mamy stałe lokacje takie jak tartak, kopalnia i kamieniołom, które są cały czas dostępne dla graczy i gracze mogą w każdej chwili wybudować, jak również dostępna jest armia, dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć swój poziom armii. Pozostałe karty lokacji należy dokładnie potestować i wyłożyć 8 kart odkrytych. Surowce trzymamy w pobliżu. No i każdy z graczy otrzymuje kości, rzuca nimi, a następnie przydziela je zgodnie z siatką. Czyli jeżeli jest to biała kość, patrzymy, gdzie jest rząd biały, jest to czwórka, umieszczamy na lokacji w tym oto miejscu. Przydzielamy tak wszystkie kości i jesteśmy gotowi do gry. Zaczyna gracz, który ma żeton pierwszego gracza, no i lecimy. Przede wszystkim gracze będą wykonywali swoje tury i w swojej turze gracz będzie wykonywał kilka czynności. Pierwszą z nich jest to użycie kości. Użycie kości polega na tym, że gracz może użyć kości na różne sposoby. I gracz wykorzystuje wszystkie swoje kości, dopiero później przychodzi kolejnego gracza. Gracz może użyć kości na zasadzie takiej, że po prostu zdejmuje kości i aktywuje lokacje, które się pod nią znajdują. Czyli na przykład zdejmie sobie tą i weźmie sobie drewienko. Możemy otrzymać różne surowce, takie jak kamień, żelazo. Możemy otrzymywać również punkty zwycięstwa. Możemy również akcje, które dają nam na przerzucenie kości i umieszczenie jej w innej lokacji. W miarę gry będziemy mieli również wybudowane inne lokacje i one będą przynosiły nam coraz to inne i coraz lepsze akcje. Gracz będzie mógł również zdjąć jedną z kości, a następnie jedną z pozostałych przesunąć o jedno pole w rzędzie w lewo bądź też w prawo. Dzięki temu będzie mógł zmieniać pozycję kości. Będzie mógł również odrzucić kość, a następnie odrzucić cztery lokacje, które są odkryte, dowolne z gry i dołożyć cztery nowe. Będzie mógł również zrezygnować z działania, czyli po prostu zdejmując kość, będzie mógł po prostu otrzymać klepsydrę. Te klepsydry są czasami dosyć mocne, bo dodatkowo będziemy mogli odrzucić na swojej turze dwa takie żetony klepsydry, aby wykonać jedną z takich akcji, na przykład zdobycie dowolnego surowca, dodać do siły plus jeden, bądź też zmusić pozostałych graczy do przerzucenia jednej z ich kości. Dodatkowo gracz, jeżeli będzie posiadał w momencie gry jakiś żeton dezaktywacji na swojej lokacji, będzie mógł ją zdjąć poprzez zdjęcie kości i zdejmuje taki oto żeton. Tak wyglądają właśnie czynności związane z kością. Kiedy gracz to zrobi, gracz będzie mógł również później w swojej kolejce zaatakować gracza, jego lokację, ewentualnie jego zasoby, ewentualnie zaatakować bandytów, zliczając sumę swoich aktywnych mieczy. I jeżeli suma jego mieczy jest wyższa bądź też równa tarczy bandytów, czy też atakującej lokacji przeciwnika, wtedy gracz bandytę zdobywa i otrzymuje tą kartę i na koniec gry otrzyma punkty zwycięstwa, a gracz przeciwnik będzie musiał położyć tutaj taki żeton dezaktywacji. Gracz będzie mógł również atakować innych przeciwników, zabierając im zasoby. Kiedy gracz wykona atak, może przejść do budowania. Gracz może w swojej kolejce wybudować budynki. Nowe lokacje
coraz to lepszy. Koszt wybudowania budynku znajduje się w tym oto miejscu. Gracz musi odrzucić takie surowce, a następnie umieszcza taką kartę w dowolnym miejscu na swojej planszy na innej lokacji. Może to być już ta nadrukowana, ewentualnie już na karty leżące na stole. Kiedy gracz to skończy, jego runda się kończy i następuje uporządkowanie. Czyli gracz będzie teraz tak. Będzie musiał odrzucić wszystkie surowce, tak aby pozostał mu tylko jeden każdego rodzaju. Następnie rzuca kośćmi i ponownie rozmieszcza je na lokacji. I kolej przechodzi na kolejnego gracza. Gramy tak do momentu, kiedy zostanie spełniony jeden z kilku warunków. I pierwszy z takich warunków jest to, że gracz, kiedy skończy się talia kart bandytów, trzy stosy, wtedy gra się również kończy. Gra może się skończyć, kiedy wyczerpie się co najmniej dwa stosy statków handlowych. Ewentualnie, gdy któryś z graczy zapełni całkowicie dwa z rzędy swoimi tutaj lokacjami dodatkowymi. Ewentualnie, kiedy wyczerpie się talia lokacji. Wtedy gracze przechodzą do punktacji końcowej, no i gracze będą liczyli zgromadzone punkty. Punkty oczywiście zdobywamy za wybudowane lokacje podczas gry, bo mają tutaj na dole punkty zwycięstwa. Za pokonanych bandytów też otrzymujemy punkty. Punkty otrzymujemy za statki handlowe. I mamy jeszcze punkty zgromadzone podczas rozgrywki. No i zsumujemy, gracz, który ma ich najwięcej, wygrywa grę. Dobrze. Cóż mógłbym powiedzieć o grze Dice City? Przede wszystkim nie możemy oczekiwać od tej gry, że to będzie jakiś Sim City, w którym gracze będą zarządzali miastem, rozbudowywali jej, dbali o mieszkańców i tak dalej. Nie, to nie jest gra, nie jest to z tych gier. Przede wszystkim jest to lekka, przyjemna gra, w której uraczymy elementy strategii, manipulowanie kośćmi. Oczywiście czasami może się zdarzyć, że gracze będą mieli tam czasami paraliż decyzyjny, co tutaj zrobić z tymi kośćmi, bo może wziąć tą kość, a może tą wezmę i tą przestawię i wtedy aktywuję ten budynek. Ten budynek pozwoli mi aktywować coś tam, ewentualnie przerzucić kolejną kość i tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę możemy też ciekawe kombosy wykonać, więc naprawdę jest tutaj w co pograć, że tak powiem. Jest kilka dróg do zwycięstwa, możemy iść w jakieś konkretne budynki, możemy iść w armię, więc tutaj możemy iść na konflikt z innymi graczami. Może się zdarzyć, że partie będą dosyć konfliktowe, gracze będą ze sobą zażarcie walczyć i atakować się nawzajem i tych bandytów, ewentualnie iść w handel i zbierać dużo surowców i dostarczyć na statki handlowe. No jest tutaj tego troszeczkę, więc gracze mogą sobie troszeczkę urozmaicić każdą rozgrywkę. Poziom oczywiście skalowania jest dobry. Myślę, że tutaj czy w dwie, czy trzy, czy cztery osoby, jeżeli gramy, no to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Jedynie co, to musi mieć powierzchnię stołu coraz większą, bo planszetki graczy zajmują naprawdę sporo miejsca, więc na to musimy się przygotować. Oczywiście czas gry w miarę ilości graczy też się zwiększa. Są partie, które będą dużo, bardzo szybkie, a które będą się niektóre dłużyły, nawet do półtorej godziny, a niektóre nawet zagramy w niecałe 40 minut. Jeżeli chodzi o wykonanie gry, no to jest one bardzo ładne, przyjemne dla oka, kolorowe, więc kiedy rozstawiamy to na stole, wszystko wygląda bardzo ładnie. Ikonografia jest w porządku, wszystko widać. No jest sporo tekstów czasami do czytania, jeżeli chodzi o aktywację tych budynków, więc może to też zająć troszeczkę czasu, jeżeli gracze mają sporo już tych budynków i się nad czymś zastanawiają. Także jeżeli chodzi o taką grę, którą szukamy, takiej gry kościanej, przyjemnej, o budowaniu miasta, które jest troszeczkę losowości, ale jest ona ujarzmiona, nie aż taka drażniąca, no to myślę, że Dice City jest dla Was. A jeżeli szukacie jakiegoś takiego symulatora miasta, rozbudowany miasta, zarządzania nim, no to sobie darujcie Dice City, bo to nie jest to. Nam tutaj gra przypadła do gustu, warta uwagi, więc spróbujcie, a już Wam się spodoba. Zapraszam Was serdecznie więc na kolejne materiały, na nasz kanał dalej. Oglądajcie go, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i do zobaczenia, cześć!